Archiwista to jest serial kryminalny, który opowiada o archiwiście, głównym bohaterze, Henryku Mikosie, cywilu pracującym w archiwum policyjnym, który na własną rękę, z własnej ciekawości, za co także jest grozi kara, bo to jest bezprawne, grzebie w różnych teczkach akt umorzonych i próbuje rozwiązać nierozwiązane zagadki kryminalne Żyrardowa. Przez przypadek trafia tutaj do archiwum, do współpracy z nim młoda aspirant Zuzanna Wasiluk, czyli ja w tej roli. Na początku się nie lubimy, ale potem okazuje się, że tworzymy dobry tandem i świetnie nam idzie wspólne rozwiązywanie spraw, bo Henryk jest takim mózgiem operacyjnym, a ja jestem jego rękami, także taka historia. Ja mam nadzieję, że bo emocjonalnie jest to bardzo bliskie temu, co kilkadziesiąt lat temu realizowaliśmy z reżyserem Tadeuszem Kijańskim według scenariusza Waldemara Łysiaka Selekcja. Mówię o emocjach, temat inny, zupełnie inny. Na razie 13 zdarzeń opisywanych, wyjętych z kufra prawdziwych zdarzeń, dopisanych przez wyobraźnie scenarzystów. To będzie takich na razie 13 spotkań kryminalnych, ale z dużą dozą takiej obserwacji ludzi, z dużą dozą człowieczeństwa, że ci, którzy w tych archiwach są uznani za winnych, niekoniecznie są winni, a ci prawdziwi winowajcy może wędrują wokół nas. Trochę taki uwspółcześniony thriller, ale w dobrym słowa znaczeniu. Przede wszystkim widzowie mogą się spodziewać tego, że będą ciekawe zagadki kryminalne do rozwiązania, ponieważ większość naszych zagadek, znaczy zdarzeń, case'ów, które pojawiają się w odcinkach, jest oparta na prawdziwych sprawach, które się rzeczywiście wydarzyły. Można się także spodziewać nietypowej konfiguracji relacyjnej starego, doświadczonego, pracującego w policji Henryka Mikosa oraz młodej, ambitnej policjantki w tej roli ja. Myślę, że to jest bardzo ciekawa relacja, która tutaj się wywiązała, nie tylko jakby na ekranie, ale także poza ekranem. Także zapraszam Państwa serdecznie.